osób w wieku emerytalnych należy w Polsce do uniwersytetów trzeciego wieku. Więc jesteście naprawdę tą chlubną mniejszością, a poza tym jeszcze jak bardzo ważną. Gdyby Państwo wiedzieli, jak dużo konferencji naukowych poświęca się właśnie w Polsce, w różnych uczelniach, ośrodkach naukowych, właśnie tym sprawom wieku senioralnego, polityce społecznej. W Polskim Towarzystwie Socjologicznym, do którego też należę, istnieje sekcja polityki społecznej i tam również odbywa się wiele, nie tylko konferencji, ale również jest wiele publikacji monograficznych, czy też artykułów naukowych, wiem, że i też publicystycznych, poświęconych właśnie Państwu. Wiem, że też bardzo często jesteście indagowani przeprowadzaniem różnych badań naukowych. Też przeprowadzałam w kilku uniwersytetach takowe badania. Więc naprawdę jest o Was głośno i wszędzie można Państwa zobaczyć. Na zakończenie chcę przekazać życzenia na wakacje. Te życzenia będą dotyczyły jednego, mianowicie uśmiechu, bo jak mamy uśmiech na twarzach, to znaczy, że wszystko dookoła jest w porządku, prawda? I w związku z tym posłużę się takim cytatem, który zasłyszałam na spotkaniu dziesięciolecia, to był jubileusz, już dziesięciolecia UTW w Sanoku. Byliśmy tutaj właśnie też z panem prezesem, delegacja była też z Mielca i jeden z waszych kolegów, senior słuchacz UTW z Nowej Derby powiedział tak, że uśmiech to jest taka krzywa, która wszystko prostuje. I takiego uśmiechu Państwa życzę. Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dodam, że nie umawiałam się z grafikiem i też ubrałam się w kolory senior show. Dziękuję bardzo. Pozdrowienie, życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. To przystępujemy do części artystycznej, w której tak, wystąpi. Tak. W części artystycznej wystąpi formacja par tanecznych z programem przygotowanym przez choreografa panią Alicję Skopińską-Parys. Po występie formacji par tanecznych będzie występ grupy teatralno-kabaretowej Senior Show z programem Powróćmy jak za dawnych lat, a więc coś do naszej młodości, wspomnienia. Przygotowany program został przez reżysera panią Magdalenę Krieger przy udziale Marii Sowińskiej. I zapraszam bardzo już teraz do występu naszą grupę. Zapraszam już na Dni Seniora, które będą od 12 do 20 października. Będą różne atrakcyjne rzeczy, będą afisze, będziecie się orientować jak i co. W każdym razie para, formacja par tanecznych wystąpi jeszcze nie raz. Będzie występ naszej grupy teatralno-kabaretowej Senior Show. Grupa ta istnieje już co najmniej chyba tyle co uniwersytet, także da bardzo dużo występów w uniwersytetach i przygotowała specjalny program na zakończenie naszego roku akademickiego. Powróćmy jak za dawnych lat. Thank you.
Że dzisiaj się przed Państwem wyżali. Hej, proszę bardzo. W imieniu własnym ojca i matki przepraszam za moje oblicze. Chodzą po ludziach wypadki. Takiego nikomu nie życzę. Nie moja wina, to się mięśnie tak układają w nieszczęście, że smutna twarz od urodzenia. I jak pamięcią sięgnę wstecz, od wtedy to się nic nie zmienia. Potworna rzecz. Robią mi ślubną fotografię. Uśmiechnij się. Chcę, nie potrafię. Próbuję, tak, i siak, i spak, i nic. I zdjęcie wyszło tak. Żoneczka śmieje się od ucha, a ja po prostu rozpacz bucha. Smutny z profilu, smutny z przodu, choć wtedy jeszcze nie było powodu. Zapyta mnie kto, jak teściowa? A ja ze smutkiem mówię, zdrowa. Wrażenie, że niech Bóg uchowa. Jest mecz i klub mój go wygrywa, a moja gęba nieszczęśliwa. Człowiek się na mecze chodzić boi, bo raz mnie zbili i to swoi. Sam personalnik zauważył kiedyś na temat mojej twarzy. Oj, ten osobnik miewa rysy. Jakby nie lubił odrejnysy. Na szczęście rzekłem mu. Wyjaśnię, niech pan przedwcześnie się nie wścieka. Z mego oblicza bije właśnie troska o tego tu człowieka. Raz tylko, kiedy był w zatępie, to oglądali mnie na wstępie. Z uznaniem pokiwali głową i dali sekcję rozrywkową. Niestety nadszedł nowy etap i człowiek całkiem przepadł. Dziś aż się gapią na mnie gapie, bo ja mam twarz nie na etapie. Proszę, niech państwo mi pokażą, jak tańczyć mambo z taką twarzą. Nie tańczę, mówią mi, wyrodku, bo dziś jest właśnie taki zwrotku. Czułbym się słowem, jak wyrzutek przed ten na twarzy wieczny smutek. Zawsze mnie tam ktoś wynajmie. Na akademię, do prezydium. Marysia zaśpiewa piosenkę Nie zapomnisz mnie, ale czy można ją zapomnieć? Państwo sami widzą. Brawo! Chodź tutaj, muszę ci to wszystko teraz powiedzieć. Niepotrzebnie hamowałeś na śliskiej siocie.
Zacząłem hamować, kiedy złapałaś za kierownicę. No złapałam za kierownicę, jak zaczęło tobą rzucać. Zacząłem rzucać, bo pociągnęłaś za ręczny hamulec. No jasne, a za co miałam pociągnąć? Pociągnęłam za hamulec, jak zasnąłeś rany boskie, rany boskie. No. Zacząłem czyszczyć rany boskie, bo zepchnęłaś mi nogę z gazu. No zepchnęłam ci nogę z gazu, mój drogi, bo przecież tak nie można, nie można było, no proszę ja ciebie, no. Nie chciałeś, bo nie chciałeś mnie posłuchać. Nie chciałem cię posłuchać, bo radziłaś mi prowadzić kozę na sznurku zamiast samochodu. No i dobrze ci radziłam. I tak trzeba było od początku ci powiedzieć, ty się nie nadajesz do prowadzenia samochodu i dlatego zepchnęłeś mi te nogi w ludu, bo jechałeś jak wariat. Jechałem jak wariat, bo uciekałem przed wiatrem, którego wymyślałaś przy wyprzedzaniu. No wymyślałam go przy wyprzedzaniu. Oczywiście, że go wymyślałam, bo się gapił na mnie i stukał się w czoło. Stukał się w czoło, bo wystawiłaś prawą rękę przez okno samochodu, jakbyśmy skręcali w prawo. A co miałam wystawić? Nogę? Wystawiłam rękę, żeby ci pokazać, w które drzewo rąbniemy, jak będziesz tak głupio jechał. Ale w końcu rąbnęliśmy winne. Aha, no pewnie. Te czego ty nie zrobisz, żeby tylko mnie na złość. Nocami we gwiazdy spoglądam i myślę z lęki, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już na spokój, już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodię z siła zaklęta i czar, i moc. A gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz weszemą i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc, piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy wspomnienia, wspomnienia. Silniejsze tego niż ty, już nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromny. Co dzień, co noc. Zapachnie jak łzy piosenka, wyciśnie ci łzy wspomnienia, wspomnienia. Silniejsze będą niż ty, już nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć, tęskni już będziesz ogromny. Co dzień, co noc, co dzień, co noc.
Kasia i wuj. Ada, nie wypada, być może trudna rada, tak do wszystkich twoich matach, co masz odlewa zimny pot. Ada, nie wypada, to różnowy bryk maskarada, bez łapady dzikie i nie widzę cię, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, ty wieku za mąż czas, ty zaś masz maniery, próżno wymyślam sobie od śpiąków, od kus. Ada, nie wypada, tak być nie może, trudna rada. A mi do wszystkich twoich wakacji, co też oblewa dziwny pot. Ada, nie wypada, krusztowy bryk maskarada. To jest zapalny dziwnie i nie widzę cię, co ty robisz, zmiłuj się. Masz maniery, jak sztukach z niższych klas. O, Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie obłada. Jakby by cię małżeństwo musi cię nie chciał, po tygodniu wpadnie w szał. Ach, ty! A to Ada dopiero w sofnicach. Nie chce się jej wychodzić za mąż. No to nie jest takie proste. W latach 20. i 30. istniały również tak zwane domy uciech. Rolą sekretarki agencji towarzyskiej popisze się Ania. Alo? Agencja towarzyska Calineczka. W gorącej potrzebie jesteśmy dla ciebie. Słucham, czy mogę służyć? Proszę was. A, to pan, no witam, witam. Ja wiem, wiem, chodzi o Lolitkę. No oczywiście, ale Lolitki nie ma. Lolitka jest zabukowana na 10 dób. Obsługuje zjazd techników leśnictwa. No oczywiście, że będzie. Będzie w przyszły piątek. Naprawdę? Pan to mówi poważnie? Że pan chciałby ze mną? Proszę pana, ja nie pracuję w pionie usług. Ja pracuję w administracji. Aha, że panu jest przykro. A jak mnie przykro. No. Aha, słucham. A, no rozumiem, że mój głos się panu podoba. No, to tak, z tym się zgadzam. Bo u mnie już od dawna lepsza fonia niż wizja. Dlatego siedzę na telefonie. Proszę pana, niedosłownie siedzę na telefonie, to nawet byłoby niewygodnie. Nie, ja po prostu mówię, że siedzę na telefonie, bo tak się mówi. Tak? Aha, wiem, wiem. Mariolka. No widzi pan, ma pan pecha. Mariolka to ona wyjechała do Francji. Na szkolenie. Tak. Z takim jednym ruskim pojechała. A gdzie tam do lud? Pojechała do pan. No, na stypendium w ramach Unii Europejskiej.
No pewnie, że wróci. Wróci zaraz po tym szkoleniu. To pan się z nią zobaczy. Aha, proszę pana, ale my już nie możemy tak długo rozmawiać i nie możemy blokować telefonu, bo inni też czekają. No proszę bardzo, na co pan się decyduje? Słucham? Co? Na dwunastolatkę? Z nieletnią? W lecie? W Calineczce pracują dojrzałe kobiety. A co mnie to obchodzi, że pan kocha dzieci? Jak pan kocha dzieci, to dzwoń pan na kolonie letnie do przedszkola. No, smakoś się znalazł, zboczeniec. Mężczyźni, a? Mężczyźni to po prostu jak dzieci. Jak już im się coś zachce, to dzwonią natychmiast, pędź na sygnale. Traktują agencję towarzyską jak pogotowie seksualne. Alo? Oczywiście, że Calineczka. Tak, oczywiście, bruneteczka, blondyneczka, biustrujeczka i czwóreczka. Proszę bardzo. Czy jakie pan ma życzenie? Aha, masaż wenecki, ależ oczywiście, proszę pana, masaż wenecki to u nas matko jedyna. Ale proszę pana, na miejscu, czy w domu, czy z dojazdem? Z dojazdem 500 zł, z góry 300, a po skończonym zabiegu reszta. Słucham? No zaraz, zaraz. Co na książeczkę? Jaką książeczkę? Ubezpieczeniowa? A co mnie to obchodzi, że pan ma dyskopatię? No, to niech pan dzwoni do poradni rejonowej, a nie do agencji. A zresztą, żona niech pana wymasuje. A, wiem. Nie pan jeden nie lubi z żoną. No, proszę pana. Aha, pan jest rencistą? A, i pan wdowiec? No to panie, no to idź pan do klubu seniora, do klubu emeryta. Tam są takie plawe babki, że na pewno któraś panu pomoże. No, się trafił ero. Pan inżynier. Dawno pan nie dzwonił, panie inżynierze. O mój kochany, niestety, niestety nie mam ani jednej. Wszystkie wyjechały z wizytami domowymi. No jak? Natychmiast. Natychmiast, panie inżynierze, to ja mam tylko ochroniarzy. Jak to na co panu ochroniarz? Domu przypilnuje, dziecka, dowcip opowie. No, nie, Wioletta. No, Wioletta, proszę pana, to będzie za jakieś 2 godziny. Aha, ale może pan zadzwonić nad ranem, bo my pracujemy całodobowo. Rozumiem. Nad ranem. Pan nie lubi nad ranem, wiem. No to może pan sobie weźmie salę z ochroniarzem, a Wioletka dojedzie później. Później to pan nie może? Wielkie rzeczy. Tak jakby teraz mógł. Jakby mógł, to by nie dzwonił po Wioletkę. No. Halo? Ale dzisiaj ruch. Halo? Słucham. Aha. No tak, tak. Cała wycieczka z Suwałk. Dobrze. A ile ludzi? Ile osób? O nie, proszę pana. My nie
prowadzimy zbiorówek, nie mamy warunków lokalowych. Nie. To nie u nas. No jak to? Czy pan chciałby tylko, chcielibyście tylko popatrzeć? Proszę pana, Calineczka to porządna agencja. Tak, tu nie ma oglądania. A jak państwo chcecie sobie obejrzeć, to proszę włączyć telewizor na WC Kwadrans. A co mnie to obchodzi, że nie lubicie Cejrowskiego? Mówię wam. Ej, co za ludzie, kochani. A w zeszłym tygodniu, o matko, co mi przypomnę. To cała pielgrzymka do nas przyjechała. Mówię wam, wszyscy chcieli po Boże. A skończyło się jak zawsze. Masażem tajlandzkim. Halo? No słucham. No słucham pana. Że kto? Że pan minister? Proszę pana, my rządu nie masujemy. Rząd musi się sam wymasować. Jeszcze tylko tego brakowało, żeby polityka do seksu wkroczyła. Bo przecież u nas niezależne to tylko telewizja i agencje towarzyskie. Dlatego nam się tak wesoło żyje. I mówię wam, kochani, seks to zdrowie. O ile mnie pamięć nie myli. A teraz mój taki apel, można powiedzieć odezwa, do wszystkich panów. Kochani, niech mi żaden nie mówi, że chciałby, tylko nie może. Polak jak chce, potrafi. Oj, potrafi. Bez was kocham. O Stefani. Kto poznał panią Stefanią, ten wolał od innych pań ją. Coś w niej takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak buławatki, a na sobie ładne szmatki. I choć to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna. Aż mówił każdy przechodzień, ta się musi kąpać co dzień. Ponadto natura szczodra dała jej bardzo ładne biodra. Raz poznał ją pewien malarz, który często pijał alasz. Jak zobaczył ją na fiksie, zaraz w niej zakochał w miksie. Miewał dotąd różne panie, ale zawsze bardzo tanie. Tak się zapalił do niej, wszędzie za Stefanią gonił. Miał kolorową koszulę i przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie. Ale ona mówi, że nie, że umie kochać bez granic, ale to też było na nic. Potem mówił jej na raucie, dałbym życie, żebym miał cię. Takiej dziwnej dostał mani, że chciał tylko od Stefanii. Bo to zawsze jest najgłupsze, jeśli kto się przy czym uprze. Mówili mu przyjaciele, czemu jesteś takie ciele? Więc i zaczął szarpać suknię, a ta jak na niego fuknie. Wtedy całkiem stracił humor i upijał się na umór. Potem do Stefanii Lubej list napisał, dosyć gruby, że to będzie znakomicie, jak sobie odbierze życie. Potem lat minęło kilka, przyszła na nią taka chwilka i myślała, czy to warto było być taką upartą?
Lecz tymczasem mu wychudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. I w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Na człowieka to przychodzi takie olśnienie, ale zawsze przychodzi po nie w czasie. I wtedy przepadły marzenia, letnią nocą śnione. Nie jestem szczęśliwa z mym mężem Zenony. Tyle lat stracone. No serce z żalu pęka. Chodziłam ze Stachem, a wyszłam za Zenka. Dzisiaj błąd ten widzą, moje oczy zapłakane. Miały być bażanty, brylanty i pałac, jak to kiedyś Iza w piosence śpiewała. Że ich nie ma, no trudno, nie dlatego płaczę. To wina miłości lub jej braku raczej. I czemu ja tak późno wszystko zrozumiałam? Marysia już idzie, chociaż kazała mi państwo bawić. Ksiądz katecheta powiedział do dzieci, żeby przygotowały się na następną lekcję religii, bo przyjedzie ksiądz biskup i będzie ich wizytował. Proszę się ładnie ubrać, czyściutko powtórzyć lekcję, a ty, Franek, to nie przychodź, bo ty to tylko wstyd nam przynosisz. Proszę księdza katechety, ja bym tak strasznie chciał przyjść, bo jeszcze nigdy tak z bliziutka to nie widziałem księdza biskupa. A to przyjdź, tylko masz cichutko siedzieć w kącie i się nic nie odzywać. No i oczywiście wizytacja była piękna, dzieci wszystko umiały, a ksiądz biskup starym zwyczajem, kręcąc młynka, chodził po klasie i pytał dzieci. O, a ty chłopcze, jak masz na imię? No ja mam na imię Franek. Bardzo ładne imię. Franuś, a może byś mi tak powiedział, jak na imię miał pierwszy człowiek? Franek zmarszczył czoło i myśli i powiada: Hof! Franuś, przecież pierwszy człowiek miał na imię Adam. Kuźwa, ja wiedziałem, że to któryś z bonanzy. Jest noc. Innym to los, pieniędzy trzos, bogactwa i tej nogi. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz się bez skarb, głowie nie par, sto
występ. Dziękujemy organizacji tutaj przez panią, naszą koleżankę Marysię Sowińską. Dziękujemy pani reżyser za przygotowanie programu, pani Krieger. I życzymy dalszych sukcesów na scenach, nie tylko w Domu Kultury naszym, ale również... Potrafimy zawsze wyjść jakoś obronną ręką. Ale chciałam podziękować dyrekcji Domu Kultury za to, że nam udostępnia to pomieszczenie, panu Janowi Madejowi i jego pracownikom. Szczególnie tu chcę wymienić pana Kazia i pana Darka, tutaj właśnie akustyków i pana elektryka, ponieważ z nimi... W pierwszy piątek października, za 3 miesiące.